Kłamiesz, mam już tego dosyć. A? Dobra, ja też mam dosyć. Rób sobie co chcesz. Jedź, nie jedź, mało mnie to obchodzi. Jak się bida przyciśnie, to na piechotę wróci. Jerzy Duszyński i Aleksandra Śląska. Miłość na tle wielkiej budowy. Autobus odjeżdża 6.20. Film Jana Rybkowskiego z 1954 roku. Poniedziałek, 21.30. Aleksiej Sułtanow. Największa indywidualność 13. konkursu Chopinowskiego. Recital Aleksieja Sułtanowa w poniedziałek o 23.55. Dzisiaj wieczorem po raz pierwszy na antenie naszego programu zaprezentujemy Państwu film Eroika z 1958 roku w reżyserii nieżyjącego już znakomitego reżysera Andrzeja Munka. Fakt ten zasługuje na uwagę nie tylko ze względu na walory artystyczne filmu, znakomitą grę aktorską i sposób spojrzenia na problem wojny, ale również dlatego, że czas dzisiejszej projekcji nie ograniczy się tylko do pokazania filmu w jego wersji kinowej. Otóż po obejrzeniu dwóch nowel zaprosimy Państwa na spotkanie ze znanym scenarzystą, autorem scenariuszy m.in. do takich filmów jak Kanał i Krzyżacy, Jerzym Stefanem Stawińskim. Opowie on o tym, jak doszło do zrealizowania trzeciej noweli, która nigdy nie była wyświetlana. Po raz pierwszy w telewizji w ogóle będą mogli ją Państwo obejrzeć dzisiaj po rozmowie z Jerzym Stefanem Stawińskim. Zanim zaprosimy na film, popatrzmy na krótki felieton przedstawiający sylwetkę reżysera Andrzeja Munka.